Równoległoboki mają dwie pary przeciwstawnych boków równoległych. No to jest definicja równoległoboku. Przeciwstawne boki rąbów są równoległe. Czy rąb jest także równoległobokiem? No cóż, tu jest napisane, że przeciwstawne boki rąbów są równoległe. Czyli z tego wynika, że spełnia definicję, która jest w pierwszym wierszu. Czyli rąb jest także równoległobokiem. No ale wiemy skąd idą, że rąb jest takim szczególnym równoległobokiem, który oprócz tego, że ma dwie pary... Przeciwstawnych boków równoległych, to jeszcze wszystkie boki ma równe. Jest to taki szczególny równoległobok. Sprawdźmy. Dobrze, zróbmy jeszcze. Które stwierdzenia na temat kwadratów i trójkątów równobocznych są prawdziwe? Zaznacz wszystkie opcje, które pasują. Obie figury mają kąty proste. Kwadrat ma wszystkie kąty proste, a trójkąt równoboczny nie ma żadnego kąta prostego. Czyli to jest niedobrze. Oba kształty mają wszystkie kąty równe. No tak, kwadrat ma wszystkie kąty równe i trójkąt równoboczny też ma wszystkie kąty równe. Pierwsza figura ma tyle samo boków, co druga. No nie, kwadrat ma 4, trójkąt ma 3. Obie figury mają wszystkie boki równej długości. Tak, kwadrat ma wszystkie boki równej długości, trójkąt równoboczny, no to sama nazwa wskazuje, ma wszystkie boki równej długości. No zróbmy jeszcze jedno. W każdym z poniższych zdań wybierz słowo, z którym to zdanie jest prawdziwe. Trójkąty ostrokątne są trójkątami równoramiennymi. To zobaczmy, co tutaj możemy wybrać. Wszystkie trójkąty prostokątne są trójkątami równoramiennymi. No nie, mogę mieć trójkąt, który ma trzy boki różnej długości i być trójkątem prostokątnym, czyli to nie jest dobrze. Ale niektóre tak, no mogę mieć trójkąt prostokątny i równoramienny, czyli niektóre mogą. Czworokąty są kwadratami. Czy każdy czworokąt to kwadrat? No na pewno nie. Na przykład rąb nie, nie musi być kwadratem. Rąb to jest taki, bok, taki czworokąt, który ma wszystkie boki równe, ale nie musi mieć kątów prostych. A na przykład równoległobok, no to w ogóle ma, może mieć różne długości boków, czy prostokąt, czyli tylko niektóre czworokąty są kwadratami, no bo kwadrat jest czworokątem. Sprawdźmy. Zgadza się. Możemy przeliczyć punkty.